Krystian Maćkowski, zawodnik Jeziuraka. Witam. Strzelec wielu bramek dzisiaj, pięknej urody. Jak ocenisz swój mecz, jak ocenisz mecz w swoim wykonaniu, a także drużyny? Jeśli chodzi o mnie, no to rzutowo nie było najgorzej. Gorzej było z ogólną grą, z rozgrywaniem piłki, było zbyt dużo błędów, wkradły się jakieś kroki, jakieś niedokładne podania, także jeszcze troszeczkę jest do poprawy. W obronie też trzeba troszeczkę więcej zaangażowania wrzucić, bo jak pokazywała pierwsza połowa, która się skończyła wynikiem 11-11, czegoś zabrakło. I tak samo jeśli chodzi o drużynę, w pierwszej połowie zbyt dużo błędów, w obronie troszeczkę za słabo, ale w drugiej udało się to poprawić. Obrona już o wiele lepiej pracowała, pomógł bardzo Marcin Prorok w bramce. W ataku też się zaczęło jakoś to układać, też taktyka zespołu z Czerska nam troszeczkę pomogła. Było więcej miejsca, udało się rzucić więcej bramek na pewno jak w pierwszej połowie, także nie było najgorzej. Można powiedzieć, że odpalacie zawsze w drugiej połowie. Ciężko powiedzieć, czy odpalamy w drugiej połowie. To może też wynika z tego, że początek jest, jeszcze jesteśmy w szatni, głowy są w szatni i nie możemy wejść w ten mecz. W drugiej połowie zawsze reprymenda trenera, między sobą nasze rozmowy dają taki efekt, a nie inny. I druga połowa przeważnie właśnie jest lepsza, może dlatego. Jest to twój pierwszy sezon w Jeziuraku. Jak się odnajdujesz w Iławie? Na pewno jest rewelacyjnie. No, koledzy mnie bardzo dobrze przyjęli, zaufali, że mogę grać. Także jestem bardzo zadowolony, że dostałem możliwość grania z chłopakami. No to życzę powodzenia. Mam nadzieję, że doczekamy się pierwszej ligi w przyszłości. Mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Dzięki.